Proszę sobie teraz wyobrazić, jakby na przykładzie Wacława Sieroszewskiego to króciusieńko opowiem. Proszę sobie wyobrazić, znajdują się Państwo na Syberii, wiosce, która liczy około 100 osób, nie mówią Państwo ich językiem, bo jest język całkowicie dla Was obcy, a następna wioska jest 300 km dalej. I wokół jest śnieg i wiadomo, że będzie ten śnieg 8 miesięcy. W wielu domach nauczyciela Rosjanie uważali, że można było nad Bajkałem lepszą odebrać edukację i lepszych znaleźć nauczycieli niż w Petersburgu czy w Moskwie. No i ci Polacy są już w dużej mierze przyczynili się do naukowego zbadania Syberii. Dzisiaj w Leśnej Podlaskiej w szkole Współcentrum Kształcenia Ustawicznego Polacy Światu, znani i nieznani. To chyba jedna z najtrudniejszych wystaw, które widziałem i które człowiek, profesor, naukowiec podjął się, bo jest to temat niewyczerpany. Czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem? Tak, oczywiście. Polacy byli w bardzo wielu krajach na świecie. Tam zostawili swoje rezultaty swoich badań i tam bardzo często są znani. Znani są bardziej niż w Polsce. Nie mówimy oczywiście o wszystkich krajach i nie wszystkich krajach, ale mówimy o bardzo dużej części Polaków, którzy zasłynęli no chociażby na Syberii, aczkolwiek byli tam więźniami. To jest najciekawsze, prawda, że mimo wszystko ich talenty przyniosły im sławę, ale przyniosły także dobre imię dla Polski. To z drugim szło w parze. Wystawa składa się z prezentacji wystawionych na rolapach i z Pani prelekcji. Czy takie spotkania odbywają się na terenie całej Polski? Tak, staramy się oczywiście. Ta wystawa już powstała jakiś czas temu. Byliśmy to razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Panią, teraz Panią Ambasador Iwoną Kozłowską, z Ambasadorem Szwajcarii. Razem wspólnie to przygotowywałyśmy tą wystawę. I ona pokazywała była w bardzo wielu miejscach, także i w szkołach. I w ogóle po prostu myślę, że pamięć o tych ludziach, należy im się po prostu ta pamięć. My o nich albo nie wiemy, albo zapomnieliśmy o nich. Oni są, ale są znani gdzie indziej, mają swoje pomniki i jak jeździmy po świecie, to nas natrafiamy na takich ludzi, potem się dziwimy. Kto to był? Kto to za człowiek? Dlaczego on ma tu pomnik? O co tu chodzi? Więc ona tak trochę uczy właśnie tego, że... Ile postaci jest prezentowanych na wystawie? Znaczy na wystawie jest prezentowanych 40 postaci, ale to są po prostu wybrane. Jest ich znacznie więcej. Jeszcze wiem, że są dodatkowe plansze z różnych powodów. Myślę, sportowcy zrobili sobie właśnie bardzo podobne plansze na nasz wzór, ale też mogą i inne grupy ludzi, prawda, robić takie plansze. Ona jest, no może być rozwojowa. Do tego też zmierzałem właśnie. To nie jest tak, że tak. Tylko jest odkrywamy nowe postacie? No właśnie, ciągle odkrywamy nowe postacie i ciągle ktoś ma coś do powiedzenia na temat jakiejś właśnie historii interesującej. Czy podczas prelekcji dla uczniów, dla nauczycieli, dla profesorów, dla dzisiaj również dla przedstawicieli władz lokalnych zdarzają się ciekawe pytania? Być może któreś z pytań ciekawych Pani Profesor utkwiło i było i rozwojowe i ciekawe. Zdarzają się? Tak, no pytania są na pewno, zdarzają się pytania ciekawe. No na przykład fakt, że ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy. Ja też sobie wczoraj na początku nie zdawałam sprawy, że można zbadać na przykład jezioro Bajkał za pomocą denka od karafki i sznurka. Początkowo Benedykt Boski miał tylko to, dysponował tylko takim sprzętem. I że można zbadać, można to opisać, można z tego zrobić karierę, prawda, sławę. Oczywiście on później miał trochę pieniędzy i trochę lepszy sprzęt, prawda, ale no mimo wszystko, że to... No i następna taka sprawa, która też często mi zadają pytania, że w warunkach ekstremalnych, bo ekstremalnym warunkiem jest bycie więźniem. No to bez względu na to gdzie, no to jest takie bardzo niesympatyczne pewnie wydarzenie w życiu człowieka. Można znaleźć swoją drogę, swój los, można swoje talenty rozwijać jak tylko się chce. Więc to jest niesamowite i to jest takie przesłanie też tej wystawy, że można się znaleźć w każdej sytuacji, tylko trzeba znaleźć, że tak powiem, klucz do tej sytuacji. Bardzo.
bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jak patrzono na Polaków? Choć mieszka w nędznej ziemiance, a wszakże umywał się co dnia, jak to osobie wysokiego przeznaczenia przystało. Przy tym mył nie tylko twarz swoją na rzece. Kolejny geolog, Janczewski, stworzył mapę geologiczną wybrzeża Bajkału, która jest jedyna w zasadzie niezastąpiona dobrze. Są góry Czerskiego, jest Plik Czerskiego, Kamień Czerskiego, tam po prostu bardzo wiele nazw, właśnie od tych nazwisk.